Dzień dobry, witam serdecznie. Z racji tego, że jestem chory i nie mogę działać z Sylwanem. No a nosi mnie, łowić też nie da się. No i innych rzeczy. Zszedłem do piwnicy, by po cichutku przejrzeć jeszcze książki, które uratowałem ze śmietnika. No i tutaj przed wami chciałbym je przedstawić. Jest i cała skrzynka jeszcze. Jan Adamski przed odlotem. Wydawnictwo łódzkie. Szeroką ulicą, pnącą się pod górę, oceniona gęstwa drzew lipowych. W sadach białe domki ze szklanymi werandami, złoto brązowe nagietki, senne malwy szepty modlitw i śpiewów cerkiewnych z ukrytej, w zieleni świątyni oraz przymykające się przez parkane i płoty smugi słońca, które wczesnym rankiem kładły się raz po raz złotymi pasmami na tornistach uczniów w okrągłych czapkach z zielonego aksamitu. Tuż nad brzegiem jaru, obwieszczony świecidełkami, żydowski, nito sklep, ni kramik od butka raczej, ze szczerzącymi, życzliwie zęba, zęby, właścicielem o zawsze nieogolonej twarzy. No wiadomo. Taka książka pierwsza. Druga książka, Wadamekum Petenta, Jerzy Witlin. Petentem zaczynamy być, zanim jeszcze się urodzimy, i nie przestajemy nim być, w momencie śmierci. O Okurczę. Nie wiedziałem tego nigdy w ciągu najdłuższego nawet życia nie przestajemy być petentem jesteśmy nim wtedy gdy załatwiamy przez kogoś równocześnie sami tego kogoś załatwiamy no a propos załatwiania podobno słowo załatwiać to jest nie da się tego przetłumaczyć na inne języki yy, czy kombinować nie kombinować przepraszam słowo kombinować to jest typowe polskie słowo. Po prostu tylko Polacy potrafią kombinować. No przez tyle lat musieliśmy się nauczyć. Ernest Bryl Sadza Czytelnik. Ernest Bryl, czyli ten co w tych okularach chodzi. Nie, no żartuję. A, bo to są takie jakby yy, wiersze. Ok. Kołysanka dla dorosłych. Śpicie. Zmęczeni śpijcie, znużeni, niech wam się przyśni samo milczenie, a w tym milczeniu, ciemnej głębinie, niech każdy cicho przez noc przepłynie. Śpijcie, bo czasu dla was jest mało. Za osiem godzin przyjdzie świtanie, niech to, co było, na dnie zostało i nie szukajcie, co tam zostanie. Śpijcie zmęczeni, śpijcie znużeni, chrapiąc, mamrocząc, Prawdziwe słowa, może od jutra wszystko się zmieni i nie, i nie będziemy tych słów mordować. Śpicie po drugiej stronie czuwania, po tej jedwabnej stronie uśmiechu, gdzie nikt odetchnąć jeszcze nie wzbrania. Uczcie się pierwszych ciepłych oddechów. Przepiękna rzecz. Każdy może interpretować według siebie, bo tak to powinno być, że sztuka jest. Powinna być interpretowana nie tak, jak ostatnio powiedział Cugowski yy, w Dzikim Muchu. Yy, co autor miał na myśli? Yy, pytają się nauczyciele, a Cugowski odpowiedział, że główno miał na myśli, bo nie wiemy, co miał na myśli tak naprawdę. <laughs> no i w tym jest prawda. No. Każdy może inaczej interpre interpretować. Wiadomo, jakiś zamysł, zamysł jest. Ale można to inaczej odbierać i nikt nikomu tego nie zabroni. Mamy tu jakiś koksów. No, nie koksów, jeszcze, bo to raczej naturalne sylwetki. Sylwetka kojarzy mi się z Janosikiem, panem Perepeczko. ABC młodego siłacza. Wszyscy znamy mitycznego Herkulesa, który wszedł między bogi dzięki swej nadludzkiej sile. Niemowlęciem dusił węże. Dzieckiem zabijał lwy, młodzieńcem kruszył skały, a jako dojrzały mąż wziął na swe barki ciężar całego nieboskłonu. No i tutaj mamy różne ćwiczenia. Wiadomo, że to. Yy, no, powiem Wam szczerze, pewnie yy, te, te ćwiczenia się w jakiś sposób zmieniły, ale myślę, że tutaj na pewno też dużo można się dowiedzieć, mimo że to jest książka z którego roku. 73. <laughs> Przepraszam, muszę troszeczkę popić, bo no jednak muszę szczędzić mój głos. <laughs> Ze względów na to, że no troszkę chrypka mnie złapała. Opowieści Melanii. Tadeusz Papier. 83 rok. Pierwsze myśli poświęcone są ojcu, albowiem ojciec odszedł od nas najwcześniej. Ojca przezwałem Boryną, bo grał tę rolę w przedstawieniu. Umarł na początku wojny, na chorobę nazywaną we wsi straszną. Umierał w tej izbie, której okna nie wychodziły na podwórze. Nie miał więc widoku na to, co się tam dzieje. Ale słyszał wszystko, co mówiła matka co ciotka Melania. Słyszał, a więc i widział. Kiedy matka przyszła do izby, powiadał: "Trzeba było najpierw uprzątnąć w stodole, dopiero potem wciągnąć sieczkarnię." <laughs> od razu sobie pomyślałem o naszych urbexach Skądziem, że niektóre te domy opuszczone mają piękne widoki na pola właśnie i na pola, na łąki, na lasy. Przepiękne widoki z dala od zgiełku. A i sieczkarnia nie jedna się trafiła w, w oborze, w stodole. Adam Fiala kiedy święci maszerują. Dom pracy twórczej, Mimoza, w zakopanym kojarzył mi się z pensjonatem. No, może pensjonacikiem, w każdym razie z jakimś czasowiskiem, pawilonami. Z pewnością będzie w tej mimozie mnóstwo dywanów. Te poranne odkurzania elektroluksami, dźwięk piekielnych pił mechanicznych, wciskający się w głowy spracowanych twórców takie coś, o jakiś twórczak y, zakopiański tutaj będzie Bogusław Kitzman Krzyk Kwiatów nasza księgarnia mamy tutaj rysunek jakaś dłoń tutaj rozrysowana jest strzelca widzę ryby no jakieś tam te rzeczy nie znam się na tym. Układ otwarty. W tym miesiącu mogę liczyć na grubszą gotówkę, bo urodziłem się pod znakiem Skorpiona. Zwierzył mi się znajomy, który regularnie czytuje horoskopy astrologiczne. Jako człowiek nowoczesny docenia nie tylko astrologię, wie także, że ten, <laughs> kto nie chce uchodzić za zacofanego, musi wierzyć w duchy, interesować się parapsychologią i postrzeganiem poza zmysłowym. Temat ciężki. Ciężko powiedzieć, jak to jest z tymi różnymi nadprzyrodzonymi zjawiskami. Nie mogę powiedzieć, że nie ma, ale też nie powiem, że są. To jest takie... No, no nie mogę, no nie, nie wiem, nie wiem, jak się wypowiedzieć. Agnostyczne takie. Bardzo, że tak powiem. W moim wykonaniu przynajmniej. Ale można być twardym, jak Roman Bratny. Lot ku ziemi. Nikt nie widział, a dokładniej nie dało się ustalić, czy ktokolwiek widział, jak ten człowiek wstąpił w powietrze na wysokości dziesiątego piętra, jak poszybował w dół. Niedowiary, ale nikt nie usłyszał łoskotu, z jakim rozpłaszczyła się szybkość rosnąca z każdym metrem tego lotu ku ziemi pokrytej betonem. Pewnie ktoś oburzony zaklął, myśląc, że znowu syp nie działa i jakiś niechluj wywalił śmiecie przez okno. Inny obrócił się na drugi bok, wsłuchany w senną motywację ulotnego wrażenia. Pozostał na betonie, w groteskowym worze ubrania pogruchotane kości, czaszka wysmarowana mózgiem. O matko! Idziemy dalej. Algorytm wynalazku. Henryk Altschuler. Zasada przejścia w inny wymiar. Zasady zmiany środowiska. Przejść w inny wymiar? No ciekawe, ciekawe. Maszyna idealna. Pokotuje naiwne, lecz powszechne mniemanie, że nowe maszyny, mechanizmy, aparaty powstają z niczego. Najpierw nie ma nic, przychodzi wielki wynalazca i tworzy coś w pełni skończonego. Według takiego schematu, jeśli wierzymy mitom, pojawiła się Pallas Atena, Hephaistos uderzył toporem w głowę Zeusa i z czaszki gromowładcy wyszła na świat wspaniała bogini mądrości Pallas Atena, no, czyli Atena. Zeusowi oczywiście nic się nie stało. Okej, okay. to dobrze, że się nic nie stało. Stanisław Mijas, Ojczyzna w Ojczyźnie. Ładne drzewo na okładce. Wszyscy przedstawieni w tej książce pisarze związani są z ziemią kielecką, chociaż związki te różne przyniosły pokłosie w ich twórczości. Łączy ich jedno, wielka pasja doskonalenia życia ludzi osiadłych na tej ziemi. Im też w dużej mierze zawdzięcza kieleczczyzna awans, który osiągnęła. A oto zwięzła prezentacja bohaterów książki. Stanisław Piołun-Noiszewski uważał się za duchowego spadkobiercę i kontynatora dzieła swego wielkiego krewniaka Stefana Żeromskiego na miarę swego talentu starał się wzbogacić i uzupełnić dzieło autora syzyfowych prac pracowicie penetrował obszary przez niego zagospodarowane Zofia Naukowska widzę że też tutaj jest Adolf Sowiński O, nawet Bolesław Leśmian i Leopold Staff tutaj w Kielcach przebywali. Józef Ozga Michalski, Józefa Morton, Stanisław Młod Młodorzeniec to nawet tutaj z naszym regionem sandomierskim. O, nawet jest napisane. Roman Koseła był promotorem tych wszystkich poczynań, które wyprowadziły zapomniany Sandomierz z zaścianka i włączyły go w żywy nurt życia literackiego w kraju. Dzielnie mu sekundowali Wincenty Burek, Stanisław <laughs> Młodorzeniec i Stanisław Czernik. No, ja jeszcze bym Wiesława Myśliwskiego dołożył tutaj. Ale pewnie to nie te czasy. No dobra, lecimy dalej. Czyli tutaj z mojego regionu książka. Karol Jackowski podbijanie Ameryki. Sto lat temu, a nawet jeszcze w okresie międzywojennym, wyjazd do Ameryki był przeżyciem i celebracją, w której miało swój udział całe otoczenie wyjeżdżającego. Delikwent z ciężkim sercem pakował dobytek, a to, czego nie dało się zabrać, wyprzedawał, łzawo żegnał się z krewnymi, znajomymi, kłaniał się grobom przodków na cmentarzu i na koniec całował ziemię. Dziś choć na zarobek za ocean też wyjeżdża mnóstwo ludzi. Nikt się z tym nie obnosi. Czekajcie, z którego roku? 89. No <laughs> to jeszcze wszystko przed nami tutaj. Jeśli chodzi o wyjazdy. Może nie do Ameryki, ale do innych krajów na pewno. Zwierzenia rodzinne. Serwus jestem Kuba. Jest napisane tutaj. No serwus. To ja też jestem Kuba. Kobiety w swych relacjach o życiu rodzinnym mocno zaznaczają ów rytm, fazy życia, zamykające się cykle roczne, powtarzalność cotygodniowych zajęć, logikę codziennej krzątaniny, a także wydarzenia szczególne, przyjście, przyjście na świat dziecka, otrzymanie upragnionego mieszkania czy dyplomu ukończenia szkoły. I wprawdzie, nie brak narzekań na uciążliwość powszednich zajęć, ale też czytelna jest pewność. Jako kobiety czerpią z panowania nad całością spraw domu, mądrego poddawania się rytmowi rodzinnych spraw i tworzeniu tego rytmu. Ach, no oczywiście, zgadzam się w 100%. Gdyby nie moja żona, to bym przepot już dawno. Zabawa w koty i inne opowiadania. Ciekawe, jak, jaka to jest zabawa w koty. No, to wygląda na jakąś zabawną książkę. Zabawa w koty. Wszyscy czegoś chcemy, jedni od drugich, tylko od starych ludzi nikt nic nie chce. Ale gdy starzy czegoś chcą, jedni od drugich, śmiejemy się z nich. Hm. Zdjęcie zrobiono w roku 18 lub 19 w miejscowości Leta niedaleko Szolon, Szolnoku. Nad martwą odnogą cisy, w pobliżu zabudowań cukrowni, gdzie mieszkali szkallowie. Na zdjęciu widać tył bryczki na resorach, koni. Nie widać, a na pochyłości dwie córki szkallów, obie w tiulowych sukienkach, biegną roześmiane z rozpostartymi ramionami ku wodzie, której również nie widać. Samo zdjęcie było od początku przeekspenowane. Gdzie to zdjęcie jest? Ja nie widzę tu żadnego zdjęcia. No nie ma, nie. musimy sobie wyobrazić, że takie zdjęcie istniało. Przechodząc od, oczywiście do następnej książki, a właściwie dwóch części. Chyba każdy wie, co to jest. A jak nie wie, no to już opowiadam. Zbigniew nienacki, raz w roku w skiroławkach. To jest pierwsza i druga część, tak. To jest pierwsza część. No to jest taka książka, chyba już y, czytałem jedną część y, kiedyś tutaj. O Kłobuku. Może gdzieś tutaj ze środka przeczytam jakiś fragment. Taka tutaj erotyczna, nawet zakrada się, że tutaj yy, takie są też, yy, że tak powiem, teksty. Kto ów wiersz wymyślił, kto wykonał napis na kawałku sklejki. Tu leży mała haneczka, pąk zielony, co go nóż śmierci skosił, zbir urąga żywym. Bóg każe wybaczyć, matka o zemstę prosi. Akurat trafiłem na taką smutną część. Na pomucen Maria Lubiński. Nie bez racji nazywany pisarzem, jako że imię jego i nazwisko widniało na obwolutach aż szesnastu powieści. Kiedy był bardzo małym chłopcem, kłamał nieco więcej niż inne dzieci w jego wieku. Wydaje mi się, że ona ma dużą fantazję artystyczną, stwierdził ostrożnie jego ojciec, profesor zwyczajny filologii francuskiej na jednym z uniwersytetów. Polecam tę książkę. Akurat trafiłem tutaj ze środka, tak? To może nie, nie za ciekawie. Ale początek czytałem już kiedyś. Kłobuk obudził się. Niemrawo wylazł z gniazda, gdzie jeszcze spała locha i prawie dorosłe warchlaki. Mlaskające przez sen ciepłymi, kosmatymi ryjami. Otrzepał się ze skrzydeł sz, otrzepał ze skrzydeł szron. Przestąpił z łapy na łapę i nieco... Przekrzywiwszy głowę, wybałuszył swoje wypukłe oczy, aby jak co dzień wypatrywać strugi dymu z komina na półwyspie. Taki piękny telefon, tutaj w moim biurze. Przechodzimy dalej do książek: rygijskie bławatki. W zimowe wieczory. Zakończona o zmierzchu powieść tkwi niby foka na tapczanie. Ze szklanki woda do dna wysączona do niej prozaik niczym szaman gwiazdy łowi z nieba na którym jak szatan skrzeczy sputnik meteorologiczny lotnisko huczy cała noc i wiatry wieją z całych sił sąsiad w maszynę wali wściekle jakby z km wroga bił prozaik spał lubię takie teksty takie surrealistyczne trochę Janusz Przymanowski o, Janusz Przymanowski. Janus Janusz Przymanowski napisał: Czterech pancernych. Trójca grzeszna tutaj jest. To no może być dobre. Krzyczał? No to mu powiedz, jak wróci, żeby się trzy razy przeżegnał, nim twarz rozemknie. Myśli, że jak kapitan to mu wolno krzyczeć na rannego, a jak icham na twego doktora. Mnie już wszystko jedno. Z takimi rękami nawet do karnej posłać nie mogą. Kalece żadna szarża niestraszna. Odwojowałem się na zawsze. Ty co, zgłupiałeś? Zostaw, zostaw. Do ciężkiej cholery to fioletowe draństwo i spirytusem... Spirytusem, powiadam. Czego się boisz? Bardziej boleć nie będzie. No lej, płaczko nieszczęsna. Za sznurek zębami, paluchy na zewnątrz. Teraz ciągnij mocniej... Psa nigdy nie widziałeś? Jak za nogawkę szarpie? No właśnie, przykładaj na to watę Grubiej, nie żałuj Teraz bandaż, jeszcze mocniej To musi się utrzymać Bez zmieniania dni Dziesięć albo i dwa tygodnie Skąd wiem? Przecież nie pierwszy raz Przypalony, tylko czwarty Ostra akcja Już na początku i lubię takie Romanturek Parada życia Fajna okładka też. Tu też zresztą. Przyniosęś. O, fajnie. Przyniosęś, o, chłopok z ciebie. Jak mało który. I posłuszny, i najsłuchliwy, i usłużny. Dopiero co krzyknąłem, nie bardzo głośno, nawet przez płot do waszego ogródka, o tę odrobinę wody się upomniałem. Upomniałem bo z domu tyli świat takiego głupstwa nieść mi się nie chciało. I nawet żem się nie oglądnął, a tu jest. I wody pół dzbanka, i ty na poczekaniu. Dobre człeczysko powinno z ciebie wyrosnąć, a dobre. Nimą kreść sobcza przy sobie pularysa dałbym ci za cukierki, ale to już kiedyś indzi załotwie. <gryw> nie zapomnę. Mój chrzestny ojciec, jak się rozgadał końca, trudno było się doczekać. <laughs> dobre, dobre. Gawędy o zwierzęciach. No i mamy tutaj tego torbacza australijskiego. Co tu nas czeka? No jakiś pawian to jest. Nie, nie, to nie jest pawian, ale małpa jakaś. A nie, pawian! Pawian małpa naziemna, o! Pawian, małpa naziemna. Na długo jeszcze przed tym, zanim zakiełkowała w mózgach uczonych myśl o ewolucji gatunków, człowiek patrząc na małpy, nie mógł oprzeć się wrażeniu uderzającego podobieństwa tych zwierząt do ludzi. Trudno jednak oczywiście żądać, aby w tych czasach, kiedy panowało uporczywe przekonanie o jednoczesnym powstaniu wszystkich gatunków istot żywych i przetrwaniu ich, w niezmienionej postaci do dnia dzisiejszego tak jak niegdyś zostały jakoby od razu stworzone no ja powiem szczerze, że czasami jak idę ulicą to, to nawet niektórzy ludzie nadal przypominają małpy, a nawet bardziej przypominają małpy niż ludzi ale to taka, tylko taki szczegół Jerzy Witlin Pademecum Erotomana o proszę bardzo no ciekawe rzeczy Plaża, okazja, ale nie najlepsza. Przede wszystkim ogromna ilość pań utrudnia panu wybór. Kiedy się pan na którąś wreszcie zdecyduje, może się bardzo łatwo okazać, że jej mąż właśnie wychodzi z wody albo że ona sama już wyjeżdża. No, nie radziłbym jednak na plaży podbijać, bo jeszcze właśnie ten pan wyjdzie z wody. A wiecie, że panowie, jak jadą nad morze, no to. To kawał chłopów jest i w tych majteczkach tylko takich stoją. Yy, nogi zanurzone do łydek, yy, ręce pod, pod biodra, no i wypatrują. Także ja bym się bał podbijać. O, błazen jakiś tutaj jest, czyli ja, można powiedzieć. Grunt to dyskrecja. Uczę mojego synka. Jeżeli dziewięć pieców w ciągu pięciu i pół dnia spali dwanaście metrów sześciennych drzewa bukowego, to w ciągu ilu dni spali dwanaście pieców dziewięć metrów drzewa. Jeżeli dziewięć pieców, siedzę przy biurku, próbuję czytać jakiś artykuł na próżno z drugiego pokoju bodaj z 35 razy dobiega powyższe zdanie. Co u licha z tym drzewem bukowym? Muszę zobaczyć. No, także jeszcze mnie czeka odrabianie lekcji z synem. Ale teraz tak dziwnie zrobili, że nie trzeba odrabiać lekcji w klasach 1-3, ale później już trzeba odrabiać. Ja bym to odwrotnie zrobił właśnie. W 1-3 odrabiał te lekcje, żeby te małe dzieci w jakiś sposób no, nauczyły się troszeczkę takich, no, że mają jakieś zadanie do wykonania. A później im starszy. To ja pamiętam, że ja już sam nie chciałem odrabiać tych lekcji, jak miałem tam, powiedzmy, 12-13 lat. Tylko właśnie wtedy szukać jakichś zajęć dodatkowych, ewentualnie, co Cię interesuje. Także dla mnie te nowelizacje szkolnictwa to od zawsze były głupie. Jeden po drugim poprawia jest, jest nadal źle. No ale nieważne. Uczyłem się angielskiego tyle lat a nie umiałem mówić po angielsku nic, gramatyki. Teraz umiem, ale to sam się nauczyłem, a nie tam w szkole, bo w szkole co, co roku była inna nauczycielka i zaczynaliśmy od podstaw, więc te podstawy tylko się umiało. Dobra, nieważne. Lech Konopski, alfabet Amora. O, tutaj jakieś rysuneczki też są. Bo psu ta książka porwana. Geniusz, wielbią go już wszyscy, nienawidzą bliscy, gafa z autografem. Strzeliłem mało gafę, pytając nie w porę, chcesz książkę z autografem? Odparła, z autorem. Gady i płazy. Z gadłami trudna rada, więc kto jest z dziewczyną razem, niech za wiele z nią nie gada, bo nie ujdzie mu to płazem. <grym> Gdzie diabeł nie, sam nie może, tam bierze dziewczy chorze. Rączka złota. Szukałem żony, znalazłem klejnot. Jutro podejmę próbę kolejną. Jajca, jajca, proszę państwa. Historyczne stroje. Piękne są stroje warszawskich mieszczek. Mieszczki bez stroju piękniejsze jeszcze. Happy end. Na zawsze złączyli swe dłonie, za szczęściem skończył się pościg i to był szczęśliwy koniec miłości. Homo sapiens. Kobieta, także myśląca osoba, co myśli wciąż o tym, jak nam się podobać. O Boże. Może nie skomentuję tego. Eee, dobra, lecimy dalej. Eee, nowe przepisy, stare nawyki. Pan tutaj zadowolony sobie prowadzi autko. Nie wie, co go jeszcze czeka, że niedługo mu dopierdzielo taki mandat, że już mu się odechce wszystkiego ale no nie będę tego czytał, bo to stare stare nowe przepisy, ale przepisy z 1984 roku to już zupełnie nieaktualne lecimy dalej tych książek, już, już zostało jeszcze kilka, ale już te wszystkie skończyć to będzie to będą już wszystkie książki, które które tylko, które tylko miałem, znalazłem, zostało tyle sztuk. Krystyna Kolińska, zamek na lewych papierach, wydawnictwo Śląsk. Zobaczymy, jakieś zdjęcie, może coś. Zamek na lewych papierach. Gdy nie wystarcza już mama łyga. Wiecie, co to jest mama łyga? Piszcie w komentarzach, jeśli wiecie, co to jest mama łyga. Z biegiem lat zaczęło nieźle powodzić się bacom i gospodarzom. Mama łyga a tu jest napisane: Z kukurydzianej mąki przestała być już jednym, jedynym pożywieniem. Zapragnęli szkoły, polskiej szkoły. Delegacja poszła aż na dwór cesarza, bo w tych czasach Bukowina należała do Austrii. Chcemy polskiego księdza, rzekli. I nauczyciela. To było w roku 1883. A propos Austrii, jeszcze to mam chrapkę na jakieś krajcarki. Z zaborów austriackich. No, ale też mam, jednym z moich marzeń jest trafić po prostu srebrną markę. A jak już Hindenburga, to już nawet nie mówię. No, wiadomo, jakoś też, o, jakiegoś rubelka też by było fajnie trafić. Najwięcej tutaj, prawdopodobnie, w moich terenach widmo. On najpierwszy z nas wszystkich wszedł nad tę krętą ścieżkę życia, którą się czasem dochodzi do bogactwa, ale najczęściej do hańby i nędzy, on, który najwięcej i najgłośniej krzyczał w naszych uczniowskich poddaszach. Wtedy nikt nie przypuszczał, żeby Tyczyński był blagierem, ale po tylu latach nauki nie wiedzieliśmy o tej kardynalnej prawdzie, że i życie bywa blagą. Anna Strońska, Anglia któregoś dnia. No akurat Anglię troszeczkę znam. Tutaj widzę chyba na okładce jest wokalista Sex Pistols, jeśli się nie mylę. Tej kobity nie znam. Tego kojarzę. <grym> Podobni są wszyscy. Co by tutaj przeczytać z tej Anglii? Najistotniejsze na wyspach dokonywało się w latach 50., a być może... Wielka Brytania tak znakomicie spisująca się w okresie wojny, tak zaradnie podnosząca się z powojennych trudności teraz w latach 50. zbierała owoce kompromisu pomiędzy świadczeniami społecznymi, które trącą kolektywizmem, a świadczeniami wywalczonymi przez laborzystów. right. no, a co ja mogę powiedzieć tutaj? No ja lubię monetki angielskie kopać. Od czasów Wiktorii, później po ed przez Edwarda VII, George'a V, George'a VI, no i później Elżbieta, tam <laughs> krótki epizod był jeszcze George'a VIII, który, Edwarda VIII, który abdykował. Takiej monetki nie trafiłem, niestety. Lecimy dalej. Andrea Giovene, o krok od Edenu. Osły. Idąc do. Licudi górną drogą trzeba było nie tyle trzymać się niepewnych jej zarysów, ile odnajdywać ją prawie wśród tego wszystkiego, co może, i pola na nią naniosły. Liści, zeschły gałązek, słomy, tu parę opadłych owoców, tam pomienna smuga pomidorów, wszędzie rybie łuski, a wieczorem nakładał się na to zapach owiec i mleka. Właściwie nie była to nawet droga, raczej ścieżka zataczająca się w to w jedną, to w drugą stronę przez rozległe przestrzenie, na których gromadzono drewno, stosy kamieni przeznaczonych na budulec. Okej, okay, lubię takie opisy też. Biały ptak i inne opowiadania. Fajna okładka rybna. Ryba z gazetą, no to mi się też kojarzy z Wielką Brytanią. Ryba na gazecie, jeszcze frytek brakuje. Srebrna łyżka. Siedzieliśmy za domem na pniach brzozowych i patrzyliśmy na wielkie puste wzgórze znoszące się po drugiej stronie rzeki. Widzieliśmy czarny drewniany most na rzece, a dalej wysoki urwisty brzeg, który wyglądał jak rozkrojony tort czekoladowy, bo cała góra napełniona była w środku kruchym różowym kamieniem. Na ukos przez górę wspinała się droga, koło białej kapliczki droga zakręcała. Biegła jakiś czas grzbietem wzgórza, potem znikła. Znikała po drugiej stronie. Może znaleźli tutaj srebrną łyżeczkę na tym wzgórzu. Urwanie głowy. Antoni Marianowicz. Faktycznie mu się głowa naderwała lekko. Na początku był chaos. W mrocznym bałaganie rozpoczęto pierwszego dnia urzędowanie. Najpierw ziemię. Od nieba oddzielono chytrze, oświetlenie stosując przy tym nie nienajbrzydsze. Sprawę wody i lądu uregulowano. Dnie z nocami sprzężono, wieczorem i rano. Flora aż zadziwiała technologią nowa. Fauna była koncepcją z nogami i głową. Słowem, inicjatywę tych pierwszych dni, pięciu oceniając, przyklasnąć trzeba przedsięwzięciu. Lecz Zmachano się trochę I może dlatego marny dała rezultat praca dnia siódmego Proces przerobu gliny miał liczne felery Zaś produkt zapaskudził sobą długie ery Nie śnięto w tej fazie tworzenia Konceptem trzeba było odpocząć Nie później, lecz przedtem Przez złą organizację U dni naszych progu Chaos był na początku i jest dzięki Bogu. Bardzo fajne. Emanuelle. O, to to może być Emanuelle. Latający jednorożec Emanuelle przesiada się w Londynie na samolot, którym doleci do Bangkoku. Oprócz zapachu skóry, typowego dla angielskich samochodów, zapach w wieloletniej eksploatacji. Początkowo do jej świadomości dociera jedynie widok grubych, puszystych, mokietowych dywanów i pochodzące jakby nie z tego świata oświetlenie. Nie rozumie wprawdzie, co mówi do niej uśmiechnięty mężczyzna idący przodem, ale to jej nie przeszkadza. Nie Emanuelle nie rozumiała angielskiego. Dobra, tutaj w szybko, bo no już nie mam siły czytać Wesołych Świąt, magazyn Polski. To może być jak też ciekawe, jakiś tutaj jest żart, dowcip. Kochany, zawsze jesteś niepraktyczny, nie szkoda pieniędzy na tyle gazet. Kup za 8 tych magazyn Polski, a znajdziesz w nim najciekawsze ilustracje i artykuły z prasy całego świata. Aha, okej, okay, czyli to są takie jak Angora teraz, coś w tym stylu. Że po prostu są różne. O, jaskiniowiec w telewizorze. A teraz podajemy czas z dokładnością do jednego tygodnia. Panorama. A artykuły różne tu są po prostu z różnych gazet. Ciekawe, A z którego roku? O, nie wiem. O, kurczę. 58 grudzień. No to nieźle, to jest kurczę fajna rzecz. Płeć człowieka mamy jeszcze tutaj. Fajna okładka. Jabłko niby tutaj są pestki, a to są ludzie. Mamy jeszcze Janusza Głowackiego opowiadanie wybrane. <laughs> Pio Baraja. Perwersyjna zmysłowość. Książka w bardzo dobrym stanie. Rodzina i dom i skorca maku. No i zakończyłem. Przegląd wszystkich książek. Na razie nie mam więcej. No niestety gardło muszę oszczędzać, bo jest kiepsko ze mną. Pozdrawiam wszystkich. Jeżeli jakoś w książku was zainteresowałem, chcecie ją pozyskać, piszcie. Cześć, pozdrawiam.